Witam serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Aleksander Larysz, jeden z sześciu kandydatów na stanowisko burmistrza gminy Kęty. Witam serdecznie. Witam serdecznie Panią, no i oczywiście Państwa. Panie Aleksandrze, proszę opowiedzieć nam coś o sobie i o tym, dlaczego zdecydował się Pan kandydować na stanowisko burmistrza. Szanowna Pani, o sobie to postaram się powiedzieć jak najmniej, żeby mi zostało dużo czasu na powiedzenie tego, co chcę zrobić w gminie. Dlaczego się zdecydowałem? To jest trudne pytanie, a zarazem łatwe. Szanowni Państwo, jak być może Państwo wiecie, żyjemy na tym terenie od przeszło 200 lat. Gdyby nie Niemcy hitlerowskie i poprzedni ustrój, to żylibyśmy dalej. A z zapisków historycznych Państwo wiedzą, że w czasach, kiedy razem wspólnie gospodarowaliśmy gminą i nawet szerszym terenem, to był to okres dynamicznego rozwoju. Niestety, jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że gmina ma problemy finansowe i jest jakaś stagnacja w jej rozwoju nie do końca przez nas zrozumiana. Dlatego wtedy podjęliśmy trudną dla nas decyzję, bo my mamy co robić w życiu, ale jest to dla nas sprawa honorowa. Jeżeli było fajnie, jeżeli możemy pomóc, a możemy, chcemy i wiemy jak pomóc, to jest to dla nas, jak już powiedziałem, sprawa honorowa. Nie chcemy, żeby ktoś nam zarzucił za 100 lat, jakiś historyk, że Laryszowie wiedzieli, mogli, ale nic nie zrobili. Dlatego jednym z głównych powodów była zła sytuacja miasta i chęć pomocy, żeby z naszej strony ona nastąpiła, ponieważ wiemy, że mamy niestandardowe podejście do wielu tematów, inne możliwości, międzynarodowe możliwości. No i chcemy to wszystko wykorzystać, żeby zaproponować najważniejszej ekipie, jaka jest w tym ustroju znacząca, czyli obywatelom. Też obserwujemy takie dziwne zachowania, bo według mnie, a konsultowałem to z wieloma znawcami tematu, jak również ja sam mam doświadczenie samorządowe, powinno to wyglądać tak, że najważniejsza osoba czy osoby w tej hierarchii, czyli mieszkańcy, idą do swojego przedstawiciela radnego, no bo trudno, żeby 30 tysięcy osób przyszło do prezydenta i mówią: Jacek, ty jesteś mój radny, ty jesteś moim radnym, tam mi woda zalewa podwórko, idź no do tego tam Larysza czy innego i weź mi, niech mi to załatwi. I tak to ma wyglądać. Radny idzie do burmistrza, a burmistrz, który wbrew pozorom jest na samym dole tej hierarchii, wzywa służby czy powołuje zespół do rozwiązania konfliktu. A tutaj jak jest? Jacyś dziwni królowie, książęta czy inni hrabiowie chodzą, obiecują, wymyślają, co oni to dla nas zrobią. A gdzie tutaj jest głos najważniejszy? Szanowni Państwo, nie może tak być. Wola Vox Dei, Vox Populi, Vox Populi, Vox Dei, w zależności od interpretacji. Proszę Państwa, to Wy jesteście najważniejsi. Nie może być tak, że obiecanki, cacanki osób, które nagle wymyśliły, że będą coś robiły dla miasta, są tutaj decydujące. Także podsumowując, szanownej Pani, pytanie, bo się zagadałem jak zwykle, ale trochę się przejmuję tą rolą, bo to na mnie spoczęła rola reprezentowania Komitetu Wyborczego Wyborców, żeby była jasność, stąd ta nazwa Komitet Wyborczy Wyborców Zamek Bulowicki dla mieszkańców, że wiemy jak, chcemy i możemy, ale wszystko zależy od Państwa. Te rozwiązania, które zaproponujemy, będą niestandardowe, ale może o tym później. Podsumowując, jest to dla nas sprawa honoru. Takie otrzymałem wychowanie w kodeksie rycerskim i słowo dane jest jedną z najważniejszych rzeczy. I myślę, że jesteśmy w stanie się z tego wywiązać. Czas pokaże, do wyborów parę dni. Najważniejsza decyzja jest decyzją Państwa i do niej się dostosujemy. Od tego momentu pozwolę się zwracać do Pana, Pani Hrabio, dlatego że rzadko mamy możliwość goszczenia tutaj osób z takimi tytułami.
Gdzieś tam rozeznałam się i wiem, że nie do końca, może nie, że pan lubi, ale natomiast woli pan, jak, że gdzieś tam to budzi taki dystans. Natomiast, no tak jak powiedziałam, rzadko mamy przyjemność, więc pozwolę sobie tak do pana mówić. Oczywiście nie mam nic przeciwko temu, ale szanowna pani ma rację, to od razu budzi jakiś dystans, ale powiem państwu szczerze, że w gorszej sytuacji jest mój kuzyn, bo ja, powiedzmy, używając arystokratycznego nazewnictwa związanego z historią, to jeszcze pół biedy, ale mój kuzyn, najważniejszy tutaj w tej dziedzinie, bo ja pomagam w Bulowicach jako linia równoległa, a ciekawostką jest to, że nasi przodkowie jako bracia spotkali się w majątku dębowieckim w 1780 roku jako bracia, więc się śmiejemy, że my działamy dalej, ale do tematu. Jerzy jest doktor Jerzy Larisz und Gross Niemsdorf. I tutaj pominąłem ten stopień i to by jeszcze było do przełknięcia, ale on jest Jerzy doktor baron und Gross Niemsdorf. Więc panie doktorze Jerzy baronie und Gross Niemsdorf już powoduje to. Ale do czego nawiązuję, bo wiem, że to państwa ciekawi. 15834,5 raza prosiliśmy, żeby nas tak nie tytułować. No ale domyślamy się, z jakich względów jest to ciekawostka, jest to coś, co państwu się podoba, więc sytuacja, gdzie chcemy z kimś porozmawiać, a osoby zapoznające nam ze swoimi znajomymi mówią: panie hrabio, panie hrabio, panie hrabio, no to już wiemy, no już wszyscy na baczność, dystans, niektórzy nawet dygają, że państwa jest to fajne. Nie zwracamy już na to uwagi, nie ma najmniejszego znaczenia, w jaki sposób państwo nas tytułują. Te stosunki są coraz fajniejsze, coraz poprawniejsze, coraz więcej rzeczy się dzieje na zamku, który też, proszę państwa, nie jest zamkiem, bo architektonicznie jest pałacem. Natomiast w związku z tym, że jest stacja kolejowa Zamek Bulowicki, ulica Zamkowa, wszyscy mówią na zamku, to my też mówimy na zamku. Panie hrabio, jaki jest, odbiegając już od tego tematu, jaki jest najpilniejszy problem do rozwiązania w gminie Kęty i jaki jest pana pomysł na to, żeby go rozwiązać? Szanowna pani, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. To nie jest jeden problem. Gmina jest w złym stanie finansowym, gospodarczo-finansowym i obojętnie, co mówią kontrkandydaci, nie chcę polemizować z nimi, ale takie jest moje zdanie. Tu się już nic nie da. Jeżeli tak sprzyjająca samorządom instytucja jak RIO, nie mylić z Rio de Janeiro, czyli Regionalna Izba Obrachunkowa, ujawnia, pokazuje taki dokument, gdzie mówi: o chłopaki, poszaleliście w poprzednich latach, a teraz już tylko oszczędzanie, to jest bardzo wyraźny sygnał, że coś jest nie tak. Dlatego powiem pani szczerze, że niewiele się da zrobić. Tak jak ja przejrzałem budżet czy długofalową, zapomniałem tej polskiej nazwy, perspektywę finansową. Przeanalizowaliśmy to w gronie naszych specjalistów, naprawdę znających się na temacie. To jeżeli burmistrz przyszły z budżetu zapłaci, mówiąc kolokwialnie, nauczycieli i urząd, jest koniec pieniędzy. No i pytanie, no to po co tam idziesz? No właśnie z tego powodu, bo jest źle, a wiemy, jak możemy pomóc. Dlatego wszystkie moje projekty w 90% są oparte na założeniu: nie ma pieniędzy z budżetu. Wydaje się trudne i niemożliwe. Być może się wydaje, ale wiem, co mówię. Projekty, które będą wprowadzane, specyficzny sposób posiadały montaż finansowy jak najmniej obciążający miasto. Chcę wprowadzić formułę, która na całym świecie działa. W Polsce w bardzo znikomym zakresie, chociaż udało mi się w tej formule wprowadzić parę rozwiązań. Mistrzem świata, mówiąc kolokwialnie, jest Zygmunt Frankiewicz, były prezydent Gliwic, który teraz pełni jakąś funkcję, nie pamiętam, czy senatora, czy posła, ale jest to formuła partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli że samorząd w porozumieniu
biznesem szeroko rozumianym, realizuje wspólnie jakąś inwestycję. Wszyscy mi mówią, tak, tak, ale w Polsce to jest 4P prokurator, bo to są pewne łapówki. Szanowni Państwo, nikt mi nie wręczy łapówki, ani nikomu ja nie daję. To nie ten klimat. Natomiast na świecie ta formuła jest szeroko stosowana i funkcjonuje. Więc wracając do pytania, miasto przede wszystkim trzeba uporządkować i to zaczynając od takich prostych rzeczy. Nie ma jasnej formuły współpracy z biznesem, nie ma żadnej propozycji w stosunku do biznesa, miasto pustoszeje. Już nie mówiąc o młodych ludziach, którzy wyjeżdżają, patrzą jak są zarządzane inne miasta i nie wracają, bo po co? Nie mają szans na dobrą pracę, nie mają nawet gdzie mieszkać, nie mają co robić. Więc miasto bez młodzieży jest miastem nie do końca, że tak powiem, udanym. Czy wiem, jak to zmienić? Nie wiem, czy się uda, ale projekty, które wprowadzę, do tego mogą doprowadzić. Trzeba sobie jasno i uczciwie powiedzieć, wracając do formuły PPP, założeniem biznesu i decyzją biznesu jest, że należy zarobić. I to należy zostawić, a miasto ma spełnić swoje zadanie w tym zakresie. Już na najbliższej debacie, którą też zaproponowaliśmy jako komitet wyborczy, pewne rozwiązania w tym wypadku dla małego biznesu zostaną ujawnione i szczegółowo opisane, ale mam jedną prośbę do Państwa. To są skomplikowane projekty. Montaż finansowy, który jest po stronie tego P biznesu, może być dla wszystkich niejasny. Ale przyjmijmy takie założenie, że jeżeli będzie coś nie tak, to od razu zostanie to przez odpowiednie służby wychwycone. Natomiast uproszczona formuła jest po stronie montażu miasta, samorządu, ponieważ sprowadzi się tylko do wejścia aportem z pewnymi stałymi rzeczami, w których miasto jest w posiadaniu. A myślę, że ten projekt, o którym mówię, no to nada pewnego rodzaju rangę regionalną Kętą, bo tak jak Zator jest znany z Energylandii, tak jak papież mieszkał wiadomo gdzie, tak jak każde miasto ma się czymś pochwalić, tak Kęty na tą chwilę są zamierającym miasteczkiem, śpiącym, w którym trudno doszukać się jakiejś idei, brak idei rozwoju miasta. Od wielu lat, i to nie jest kadencja poprzednia, ale ja nie zauważyłem na przykład jasnej ścieżki rozwoju, w którym kierunku powinno iść miasto. My po przeanalizowaniu wiemy, w którym kierunku. Jednym z najważniejszych elementów jest dążenie, żeby tą ścieżkę dynamicznego rozwoju rozpocząć, a myślimy, że nie jest wykorzystany potencjał miasta, jakim jest jego położenie, i to w celach turystyczno sportowo to jest inny temat, ale rekreacyjny. To się wręcz prosi. Jak ja wchodzę na wieżę w zamku, powiedzmy, już nie pałacu, to patrzę na Górę Żar, czyli Żywiec, czyli Zalew Żywiecki, czyli Zator. I to usytuowanie powoduje, że to doskonała baza może być dla rozpoczęcia wykorzystywania potencjału turystyczno-rekreacyjnego. Jeszcze powiem o takich humorystycznych rzeczach, które na świecie są standardem, a które wprowadzimy zupełnie bez kosztów miasta, a które też podniosą rangę tego miasta w oczach osób obserwujących na przykład nasze działania rodzinne na terenie Polski czy gminy. Bo chcemy zbudować w Kętach lotnisko. Ja widzę już, jak Państwo się śmieją z drugiej strony i specjalnie powiedziałem lotnisko, bo oczywiście nie ma najmniejszych szans, żeby zbudować lotnisko. Chodzi o heliport, a nawet 3 heliporty, czyli miejsca uzbrojone zgodnie z przepisami do lądowania helikopterów. Proszę Państwa, nie ukrywam, że tylko na mój sygnał czeka grupa biznesu, który chce u nas zainwestować, nie dlatego, że to jest super miejsce, tylko że jest im obojętnie, gdzie chcą inwestować, ale na moją prośbę będą inwestowali w Kętach, w całej gminie. No i powiem szczerze, że nie chcę ich tu przywieźć ulicą Zamkową i wieloma ulicami, jakie mamy w gminie, bo wiecie Państwo, jak oni wyglądają. Tylko przylecą do Balic, w Balicach ich zapakujemy do
helikoptera i wylądują. Dlaczego bez kosztów dla miasta? Bo tak. My jako rodzina, dla nas jest to standard, więc chcemy na terenie posiadłości wybudować heliport i wybudujemy go własnymi środkami i możliwościami. Myślę, że nie zdradzę tajemnicy, jak powiem, że jeden z naczelnych biznesmenów Kent kończy właśnie kurs latania śmigłowcem i u siebie na posiadłości wybuduje drugi, a trzeci powiemy, jak wybudować gminie, ponieważ są na to pieniądze tak zwane zewnętrzne. Ponieważ pewnym strukturom europejskim zależy na takiej dobrej komunikacji. I oprócz takiego bardzo prostego elementu, jakim jest sprawne przemieszczanie się, wsiadam do helikoptera, wsiadam w balicach, czy w innych pyżowicach, wsiadam do samolotu, jestem na świecie, przylatuję, nie tracę czasu, to też jest element ludzki. Zwyczajne, niebezpieczne sytuacje, gdzie trzeba przewieźć chorego, gdzie trzeba szybko przemieścić się zatłoczonymi drogami. I to będzie taki element wprowadzający XIX-wieczne, bo ja mam takie wrażenie, że Kęty są dalej w XIX wieku. I oczywiście nie mówię tego ani złośliwie, ani z emocjami, tylko trochę zaniepokojony. Będzie to taka fajna formuła, gdzie Kęty będą rozpoznawalne. No najbliżej heliport był gdzie? No zdaje się, że w Inwałdzie na prywatnej posesji jednego z prezesów fajnych polskich firm znanych na całym świecie, no ale on to ma do swojej dyspozycji. Natomiast tutaj jest krok dalej, bo ja zapytałem wprost, słuchaj, udostępnisz miastu, jak będzie potrzeba, mówi stary, to jest oczywista oczywistość. Tak samo u nas, jeżeli będzie potrzeba lądowania na terenie posiadłości, oczywista oczywistość jest taka, że udostępnimy, a potem zastanowimy się z mieszkańcami i z radnymi, gdzie zrobić takie miejsce w Kętach. I ono sobie będzie. Natomiast wieść gminna w świat pójdzie. Słuchaj, jedziesz do Wadowic? Tak, to wyląduj sobie w Bulowicach, wyląduj sobie w Kętach. A takie ogólne założenie. I szanowna pani, bardzo dokładnie i mocno pochyliliśmy się nad problemami gminy, więc brak wykorzystania potencjału tego turystyczno-rekreacyjnego. Ja się dopytywałem główne postacie, czy jest jakaś konkretna oferta przez samorząd w ich stronę. Oni mówią, nie, muszą sobie radzić sami. Takie proste rzeczy jak okienko w Urzędzie Miasta, gdzie przedsiębiorca, który przede wszystkim sobie ceni czas, przychodzi, uśmiecha się do ładnej pani czy pana i mówi, panie Juziu, pani Basiu, proszę mi to załatwić. I ten urzędnik bierze i załatwia wszystko za przedsiębiorcę. Jak to rzutuje? No bardzo dobrze rzutuje. Ten przedsiębiorca robi to, co ma robić, czyli prowadzi biznes. Zwiększają mu się obroty. Ktoś powie, a on tam zarobi i na niego my pracujemy. Szanowni Państwo, to tak nie wygląda. Przedsiębiorcy zostawiają tu podatki, zostawiają tutaj pieniądze w postaci wynagrodzenia. Jeżeli będzie musiał zatrudnić więcej osób, to on nie będzie oszczędzał, bo jeżeli nie zatrudni, jeżeli nie da zarobić, to w dzisiejszym trudnym rynku pracy ci ludzie od niego odejdą. A tak zatrudni, ci ludzie znowu zostawiają tutaj podatki, też kupują u miejscowych przedsiębiorców, dlatego bardzo dużo mój prywatny nacisk będzie na małą przedsiębiorczość. No i zdradzę tą tajemnicę, którą miałem zdradzić dopiero na debacie. Planujemy również formułę PPP, jestem już po ustaleniach z miejscowym i nie tylko miejscowym biznesem, stworzenie regionalnego centrum targowego. To ma być rzecz, która pozwoli rywalizować z najlepszymi do tej pory znanymi państwu centrami handlowymi w okolicy. No już nie pójdę tak daleko, tam Warszawa, Kraków czy inne duże miasta, ale w okolicy. I to tak jak Zator znają z Energylandii i Wadowice ze względów na naszego papieża, to powinno wyróżnić miejsce na mapie biznesowej małego small biznesu, bo proszę Państwa, oni są niedoceniani, ale według opracowań bardzo wiarygodnych 70 do 75% wpływu do PKB to właśnie jest wpływ z działalności drobnych i małych przedsiębiorstw, gdzie ten szanowny pan w żabce stojący w niedzielę, gdzie do niego możecie podskoczyć, on sam sobie płaci ZUS, sam opłaca podatki, sam pracuje, bo takie są przepisy, więc zacznijmy ich doceniać i jedną jeszcze prośbę będę miał. Niezwiązaną z kampanią.
kupujcie u nich. Te 10-20 groszy was nie zbawi, jego może postawić na nogi, bo powiem tak, ja też robię zakupy czasami przejeżdżając na zamek w jakimś supermarkecie, ale zawsze mam delikatne ukłucie w sercu, bo co? Jest fajnie, jest wygodnie, ale szanowni państwo, 100% zysku wypływa już nie tylko skąd, z kraju, nie tylko z gminy, z kraju. Wszystkie walczące jednostki, ja mam taniej, ja mam drożej, wszystkie centra handlowe to są zewnętrzne firmy. Fajnie u nich zarabia 10-15 osób naszych jako sprzedawcy, jako magazynierzy, natomiast cierpimy my wszyscy. Popełniliśmy w latach 90. czy po wejściu do Unii błąd, żeśmy ich wszystkich puścili. Takie kraje, gdzie u Haralda V, czyli u króla Norwegii, ja przepraszam, no ale w tych kręgach się obracam, ale chodzi o kraje Norwegię, Szwecję, gdzie panuje monarchia, gdzie, a to akurat jest nieważne, ale gdzie ludzie troszeczkę inaczej podeszli do tego, to wpierw zabezpieczyli swoje marki. A my wpuściliśmy ich wszystkich i mimo, że fajnie nam się kupuje, to w oszałamiającym tempie, proszę państwa, znikają nam nasze pieniądze, bo one wypływają poza kraj i nic z tego nie zastąpi. Dlatego jeszcze jedna moja prośba poza wyborami, a żyjąc na całym świecie, bo mieszkam w 8 miejscach na świecie, teraz oczywiście w Kętach i już od 10 lat rewitalizujemy pałac w Kętach i super mi się tu mieszka i powiem państwu, no jestem moim pradziadom wdzięczny, że w takim miejscu usadowili, a jak wiecie jest to pałac miłości, gdzie z wielkiej miłości do Szkotki mój przodek wybudował cegła w cegłę pałac w Bulowicach. O szczegółach państwo mogą się dowiedzieć na pikniku, który będziemy reklamować w szanownej redakcji. Natomiast piknik od 12 w piątek będziecie państwo mogli zwiedzić i dowiedzieć się wielu, wielu, wielu ciekawostek. I podsumowując tą stronę, powiem jeszcze raz. Kupujcie u swoich lokalnych, w miarę możliwości, przedsiębiorców. To na pewno wzmocni i kraj, ale przede wszystkim gminę. Kurczę, za długo. Pani redaktor, przepraszam. Nie. Wspomniał pan na początku o słabej sytuacji finansowej w gminie Kęty. I jak pan uważa, jak to się ma do przyszłych inwestycji, które gdzieś tam pan planuje jako być może przyszły burmistrz? I wszystkie projekty są oparte na zewnętrznych środkach, w 90%. Bardzo często gmina jest wykorzystywana tylko, że ze względu na posiadany majątek jest to aport wejścia do projektu. Czyli strzelam, nie mówię, że któryś taki projekt jest. Mam dom, prywatny inwestor chce coś zrobić, jest montaż finansowy sprawdzony, bo to nie, że ja wymyślam, tylko jest to sprawdzony, że na przykład budujemy tam dom spokojnej starości w formie Senior Vigor albo powiększamy bardzo fajnie działającą, tylko myślę, że trochę za małą na potrzeby gminy, jednostkę dziennego przebywania osób starszych. No i jak gdyby po stronie gminy jest tylko podarowanie tej nieruchomości na ten cel, więc to jest to partnerstwo publiczne, a prywatne jest, że będą środki do tego sprowadzone pozabudżetowe. Jak to zrobić? Jak ten montaż? No ja wiem, więc to zrobię, albo mi powiecie, aleś wymyślił, nie da się zrobić. Da się, proszę państwa, zrobić, a tak jak mówię, słowo u nas jest bardzo dużo warte. A jeżeli już będzie wiadomo, że jestem burmistrzem, posiadam takie możliwości, to bardzo szczegółowo radnym, którzy są państwa przedstawicielami, przedstawię zarys, poproszę przedstawicieli think tanków, to jest takie modne teraz w Polsce słowo, ale to ogólnie mówiąc grupy doradcze, przedstawicieli takich think tanków, na które miasta, i to nie dlatego, że Kęty są biedne, ale po prostu nie stać, bo są to moje rodzinne, międzynarodowe kontakty, punkt po punkcie wytłumaczą. A jeżeli jeszcze będą niedowiarkowie, no to zobaczymy, jak to powstanie. Więc 90% projektów jest opartych na środkach zewnętrznych. Jedna ważna rzecz. Nie do końca rozumie,
dlaczego mimo możliwości gmina tak mało absorbuje środków i to nie pozyskuje środków i to nie zewnętrznych i to nie tylko unijnych, bo przecież są projekty poszczególnych ministrów, są projekty i programy marszałka, starosty. I przeobserwowałem to wszystko w porównaniu z innymi gminami. Tu niewiele się dzieje. Nie ma takich działań. Są projekty i programy finansowane w 85%. Nie wiem, co się dzieje. Bardzo mało działa przy wsparciu gminy NGO-sów. To jest najważniejsza w dzisiejszych czasach sprawa, że ludzie, którzy realizują siebie, swoje pasje, swoje potrzeby, działają na rzecz innych. My na przykład jako Komitet Wyborczy Wyborców przy mojej skromnej pomocy, bo chciałem też podpowiedzieć pewnym radnym rozwiązania, wyposażymy poszczególne sołectwa i dzielnice w niezależne budżety od miasta. Dzisiejszy budżet, a nie sądzę, żeby mnie sołtysi wprowadzali w błąd na działalność całoroczną, wynosi, uwaga, 30 000 zł. Na wszystko. Ja się w pierwszej chwili zapytałem, czy na miesiąc? Mi powiedzieli, no nie, na rok. Ale może w euro? Nie, to jest kpina. Nie może być takiej sytuacji, że gminy, które odprowadzają, że sołectwa i główne miasto odprowadzają do budżetu bardzo duże środki, a potem teoretycznie bez ich udziału te pieniądze są, no nie powiem, że trwonione, chociaż może trochę w tym by było prawdy w tym słowie, ale wydawane niekoniecznie na najważniejsze potrzeby danej jednostki, czyli sołectwa, dzielnicy i tak dalej. Zaraz, jak ewentualnie państwo wybiorą mnie na burmistrza, te rozwiązania zostaną wprowadzone, ponieważ one są przygotowane i nie wymagają tak, że no obiecałem wam, a teraz zobaczyłem jak jest, no to się nie da. Nie, jest szereg rozwiązań. A wie pan, jakie jest najprostsze rozwiązanie, które mnie zabija, ale jest bardzo ważne? Na przykład jadę sobie ostatnio ulicą Bielską i skręcam, zagapiłem się na GPS-ie i skręcam w ulicę Zamkową i nagle ku swojemu przerażeniu patrzę, ograniczenie prędkości na ulicy Zamkowej, wie pani, jak jest? 90 km/h. Ja się złapałem za oczy, mówię, to jak ja mogę mieć pretensje do tych wszystkich ludzi, którzy tam naprawdę bardzo szybko jeżdżą, jeżeli nikt nie sprawdził, że Google Maps wpisało na pewnym odcinku Zamkowej 90 km/h. No to proszę sobie wyobrazić, że jedzie obca osoba, skręca z prędkością tak jak pokazało mapy, mówi, po co mam to hamować, a tam przecież jaka jest Zamkowa. Dobrze, pomińmy. No i to miasto w tym zakresie myślę, że też jest nieprzypilnowane, nie wiem z jakich powodów. Mógłbym tak dalej i długo, ale liczę na pomoc, żebym się nie zakręcił, ponieważ jak państwo widzą, emocjonalnie do tego podchodzę, a przekazać swojej wiedzy, no nie jest tak prosto. Takim prostym przykładem jest to, że montaż przy RCT, jak to nazywamy umownie, Regionalnym Centrum Targowym, jest tak skomplikowany, ale państwo się nie musicie na tym znać. Wystarczy, że ja się znam. Przykład jest taki, humorystyczny. Siedzimy z myśliwymi na tarasie Zamkowym. No i przyszedł Heniek z Patrycją i Karoliną, czyli nasza zaprzyjaźniona rodzina Sarenek z Koziołkiem. Cześć Heniek, cześć, wszystko ok. I ponieważ impreza była parodniowa, na drugi dzień przyszedł potężny jeleń z dwoma łaniami. Ja, chłopak z miasta, nie miałem pojęcia, że to są różne rodziny. Jeleni i tych. Mówię, Heniek, aleś urósł. A wszyscy w śmiech mówią, panie Aleksandrze, ale to są osobne rodziny. To nie jest Heniek z wczoraj, tylko to jest jeleń, byk z łaniami. Ja mówię, o jasny komin. No i
Zostało to zapisane, cała rodzina na świecie już wie i się śmieje. Natomiast Heniek jest Karoliną i Petronelą, natomiast przywódcą tej drugiej rodziny jest Henryk, doniośle. Więc to z takich właśnie przykładów, że moja wiedza jest w zakresie takim, ale z przyjemnością jako chłopak w większości wychowany w miastach przyjmuję wiedzę taką właśnie, którą mają miejscowi, a mogą troszeczkę się zastanawiać, jak on to wymyśli. Nie ma kasy i coś robi, nie? No, jest to skomplikowane, no ale tak jak mówię, państwo mi mogą uwierzyć albo nie. Postaram się to wytłumaczyć jak najprościej można. Natomiast jeden jest z wykształcenia ekonomistą, drugi jest leśnikiem, trzeci jest kierowcą, czwarty jest rolnikiem, bo na tym terenie jeszcze rolnictwo fajnie funkcjonuje, chociaż już też się nasłuchałem od rolników. No i tak jak mówię, bardzo dużo małych działań, a przede wszystkim być może chciałaby pani zadać takie pytanie, co jeszcze by można zrobić? No przede wszystkim trzeba zwiększyć przychody miasta. Nie ma przychodów miasta. Podatki coraz mniejsze, ponieważ ludzie wyjeżdżają, czyli coraz mniej osób płaci podatki. Biznesu nie przybywa, wręcz ubywa. I tutaj moje pytanie. Co sądzi pan hrabia na temat strefy ekonomicznej na terenie gminy? Temat się pojawia cały czas, to nie jest nic nowego. Ta strefa jest potrzebna. Czy jest możliwa? Nie wiem. Tutaj się zgadzam, chociaż w niewielu rzeczach się zgadzam, ale z panem Marciną Śliwą, obecnie piastującym urząd, że można utworzyć mikrostrefy ekonomiczne, czyli mam przedsiębiorcę, mam mniejsze wymagania niż duża strefa ekonomiczna i przeprowadzić najszybciej jak się da, teoretyzuję teraz, bo nie mam takiej wiedzy na razie, przeprowadzić zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, dokładnie usiąść do rozmów, co temu przedsiębiorcy jest potrzebne i pójść w formule strefy ekonomicznej z dużo mniejszymi terenami. Jest podobno teren, na który była przeznaczona strefa ekonomiczna i ja pójdę też tym tropem, ale jeżeli nie powstała do tej pory, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Nie wiem, co jest na rzeczy. Natomiast jeżeli się okaże, że jest teren, zostały przygotowane jakieś działania, pójdę tropem utworzenia standardowej strefy ekonomicznej, bo to jest dodatkowe życie dla miasta, czyli dodatkowe środki, dodatkowe miejsca pracy, a przy kontaktach i w Polsce, i nie tylko, jakie posiadam ja, czy moja szeroko rozumiana rodzina, no to jest ten biznes już, który tutaj może się zagospodarować. Ale jednym z pomysłów, żeby nie czekać, jest plac, jest potrzeba na małą nieuciążliwość, działalność, ale powiedzmy specjalistyczną, no to nastawienie aparatu urzędniczego miasta, że są priorytety i trzeba działać szybciej, to będzie też takie moje działania. A powtarzam, działałem dosyć intensywnie, nawet nas, że tak powiem, oczywiście były to społeczne działania, natomiast były to działania ściśle współpracujące z Urzędem Miasta w 140-tysięcznym mieście jako radny najważniejszej dzielnicy, więc znam procedury urzędnicze, wiem co urzędnik może, czego nie może. Tutaj mam przyjemność obracać się wśród naprawdę profesjonalnie działających urzędników, a jeżeli oni jeszcze dokładnie mają wiedzieć, co mają robić, no to myślę, że spokojnie wyegzekwujemy procesy przyspieszające wdrażanie takich rozwiązań właśnie w tych mikro czy w normalnej strefie ekonomicznej. Kolejny temat, kolejne pytanie, które zadaję wszystkim kandydatom, dotyczy rynku w Kętach. Jaki jest pana pomysł, jaka jest pana wizja odnośnie pustoszającego rynku? I to jest nie tylko problem oczywiście w Kętach, natomiast... Tutaj się proszę nie przejmować. Projekty, które żeśmy przygotowali, to, szanowni mieszkańcy, dwie świeczki wystarczą, Larysz obiecał i zrobił. Tutaj jest bardzo fajny projekt. Oczywiście, i powtarzam to jak mantrę, ale po czynach go poznacie. Możecie powiedzieć sprawdzam i
w pierwszej połowie kadencji źle powiedziałem, bo ja, proszę Państwa, do tego podchodzę tak. Działając i realizując pewnego rodzaju rzeczy, chcę jak gdyby przekazać tą wiedzę moim współpracownikom. A po upływie kadencji powiem, wiecie jak, pokazałem, zawsze jestem do Waszej dyspozycji, ale wracam na zamek i z kuzynem Jerzym tam sobie będziemy robić swoją robotę, bo niestety troszeczkę jest teraz odstawiona, ale to jest priorytet. W miejscu, w którym żyjemy od 200 lat, dzieje się źle. Tak jak wspomniałem, dla nas sprawa honorowa. Chcemy, możemy i wiemy, jak pomóc. Rynek jest wizytówką każdego z miasta. Zabetonowanie nie do końca było takie złe, jak gdyby... Ja to uważam tak. Coś tam zrobię, żeby dobrze wyglądało i nie wiem, który burmistrz to zrobił. No i niech sobie jest. Dla mnie to miejsce musi żyć. Już czekają moi przyjaciele, którzy mówią, Aleksander, przez 5 lat spróbujemy. Jak rozruszasz to miasto, zostajemy. Drobni przedsiębiorcy, wyspecjalizowani przedstawiciele small biznesu, którzy już chcą się instalować w mieście. Więc jak gdyby pod kątem biznesowym on zacznie żyć. Te puste szyby, wynajmę, sprzedam, mnie martwią. Następnie, dlaczego nie została zainscenizowana malutka scena? To jest do rozwiązania, bo wystarczy tą scenę przywieźć modułowo. Dodatkowo, rozwiązania takie fajniste, proste. Ja mam taką neologię, proszę nie zwracać na te moje słówka, fajniście czy tam coś. No tak mam. Ale da się zrozumieć. Ja najbardziej lubię parafrazować polskie przysłowia. Zna Pani przysłowie, ten co daje i odbiera, ten ma najwięcej? Widzi Pani? Lubię. Albo lepiej późno niż później. Albo lepszy rybc niż inny grzyb. Albo gdzie kucharek 6? Tam jest dużo jedzenia. Także wracając do tematu. Więc wymyśliłem nawet sposób na zwiększenie atrakcyjności rynku, postawienie drugiej fontanny. Aleś wymyślił. Moduł fontanny, nie zmieniający ukształtowania rynku, z 10 dyszami, gdzie okresowo z dysz wyskakują strumienie wody w różnych aranżacjach, podświetlone, grająca muzyka, biegające dzieci przez upały, przez lato, standard, bo to już działa, to nie jest science fiction. Dodatkowo, jeżeli babcia chce posłuchać koncertu Vivaldiego, jeżeli młodzi chcą posłuchać AC/DC, jeżeli dzieci wrzucają 5 zł, naciskają guziczek, mamy zapłaconą wodę, prąd i utwór. Jeden z wielu pomysłów. Natomiast aż się prosi, żeby spróbować wyłączyć, i sobie wiem, że były takie działania prowadzone, wyłączyć część rynku. Może przynajmniej nawet na imprezy. Zna Pani Katowice? A zna Pani Mariacką? Co ja Pani będę więcej mówił? Wszyscy młodzi znają Mariacką. Mini Mariacka w Kętach? Why not? Już nawet wiem gdzie. Piękny szpaler, o różnym przeznaczeniu lokali, czy gastronomicznych, czy artystycznych, czy non-stop trwający pchli targ, czy działania. I powiem tak, jeżeli my to zrobimy, to my będziemy pierwsi w regionie. I to nie jest tak, że ubożejące w ludność i biznes Kęty to zapełnią, ale przyjedzie Andrychów. My jako rodzina nie rozróżniamy tych. My jesteśmy między Andrychowem a Kętami. Przyjedzie Andrychów, przyjadą Wadowice, przyjedzie Oświęcim, bo tu się będzie działo. Muzyka na żywo, no tak jak funkcjonuje. I jest to doskonały pomysł władz samorządowych, gdzie udział ma też mój przyjaciel aktualny, wiceprezydent Katowic, Jerzy Woźniak. No zrobili naprawdę taką rzecz, że tam wszyscy jeżdżą, no nawet szanowna pani stąd. No. Mhm.
i myślę, że dużo osób. Więc to zapewni życie rynkowi. Oczywiście rzeczą, którą musimy dokończyć, jest budowa obwodnicy z konieczną zmianą regulacji ruchu w centrum. No ale to są wszystko... Ja powiem jeszcze jedną rzecz. W rodzinie jestem uważany za mistrza, już nie przez SZ i CZ, tylko powiedzmy z poprawną pisownią, w pieczeniu wielu pieczeni na jednym ogniu. Wszystkie działania muszą być w takim mieście, jak już nie ma pieniędzy, bardzo przemyślane i służące czemuś. To są naczynia połączone, że jeżeli robię to, to musi być to. Nie mogę postawić czegoś, no i jest to tylko samo dla siebie i nie spełnia żadnej innej roli. Nie do końca rozumie i to są naprawdę proste rzeczy stosowane, już nie powiem, że w Europie, na świecie, ale w porównywalnych miasteczkach. Na przykład, dlaczego miasto nie postawiło reklam obok na swojej ziemi, obok przystanków autobusowych? Gdzie może korzystać, oczywiście mi powiedzą, miasto nie może zarabiać, proszę Państwa, po to się powołuje spółki celowe miasta, żeby te spółki mogły korzystać i generować budżety i wydać je na cele miasta. Mogą być udostępniane dla małych przedsiębiorców, dla dużych instytucji, w każdym mieście. To są takie proste rzeczy, dlatego mówię, no przede wszystkim się trzeba przyjrzeć i uporządkować to miasto. I to jest jeden z przykładów. No i ten rynek betonozy bym nie zmieniał, tylko jak mówię, uatrakcyjnił, chociażby w taką fontannę, bo ja już widzę, jak te babcie z nukami tam latają, to mogę podać przykłady, jak Państwo będą chcieli, to na debacie się mnie zapytajcie, na debacie będzie dostępny rzutnik, dostęp do internetu, to poproszę naszemu chłopakowi, żeby Wam pokazał, jak to działa i tyle. I bałem się tego wywiadu, powiem Państwu szczerze, bo ja wiem, jaka ja jestem gaduła, natomiast tak, żeśmy się pochylili nad tym miastem, ale jedno nas cieszy, tu się niewiele dzieje. Cokolwiek zaczniemy robić, to wypala. Bo raz, że są projekty sprawdzone, dwa, że nie oparte na budżecie, no i po prostu trzeba działać. Do końca nie rozumiem, dlaczego na stadionie nie ma potężnych koncertów, gdzie najmniejszą gwiazdą by była zaprzyjaźniona ze mną grupa Dżem, gdzie miałem przyjemność znać Ryśka Rydla osobiście. Robiłem mu jeden z ostatnich koncertów i chłopaki na pewno by już przyjechały, a o renomie Dżemu chyba pani czy młodzieżowej ekipie i nawet trochę starszej, bo przecież to nie jest zespół tylko z aktualnych, jak gdyby, list przebojów, no przyjechali. A dlaczego mówię o tym? Bo proszę Państwa, z czego słynął Rybnik? Oprócz żużla, szpitala dla umysłowo chorych i takich różnych działaniach, z wielkich koncertów, między innymi Briana Adamsa. A wiecie, kto to wymyślił? Moja nieskromna osoba. Bo pierwszym koncertem, który zrobiłem już w świętej pamięci na rozmowie prywatnej, mówiłem, panie prezydencie, no trzeba to tam zrobić, ale na stadionie, Larysz, coś ty oszalał? I prezydent Fudali wtedy mówi, dobra, spróbuj. Zrobiliśmy pierwszy koncert Golców, jeszcze wtedy niezbyt udany, bo uczyliśmy się tego, ale następne koncerty do nas, szanowna pani, przyjeżdżał cała Polska, już mówiąc w uproszczeniu. Czy Guns N' Roses, no powiedzmy, że tutaj jest inny ten stadion w Rybniku, bo jest to stadion żużlowy w Niecce, że można łatwo dyrygować publicznością, zabezpieczać i tak dalej, ale tutaj wykorzystanie chociażby stadionu z wielką sceną i zrobienie koncertu przy użyciu czy sponsorów, czy innego montażu finansowego, gdzie miasto wejdzie aportem, czyli czym? Stadionem, bo tak firma chcąca zrobić koncert musiałaby wynająć od miasta. Nie, chcemy dla swoich mieszkańców zrobić koncert i robimy go. Po prostu, ja się powiem szczerze, bardzo cieszę, że tu się nic nie dzieje. To jest oczywiście w cudzysłowie, bo cokolwiek zrobimy w pałacu, to są tysiące ludzi. W tamtym roku pierwszy raz tylko jest jedno założenie pałacowe. My tego nie robimy jako rodzina, jako pałac, tylko jeżeli są szanowne instytucje, nawet mam newsa, chcę zrobić, udostępniamy pałac, tylko się dogadujemy odnośnie zachowania wszelkich procedur i przepisów, no to majówka w tamtym roku myśleliśmy 100, no może jak będzie deszcz padał, bo pogoda była niepewna, no może
500, jak będzie super pogoda. Szanowna Pani, 4,5 tysiąca ludzi. Wszyscy zadowoleni, wszyscy się dobrze bawili i było fajnie. Chcieliśmy bezpłatnie udostępnić władzom pałac, władzom Kent. Nie były zainteresowane. My nie mamy pieniędzy, to miałem na wstępie. Ja mówię, panie burmistrzu, no ale myśmy nie przyszli po pieniądze. Pałac jest na tyle zabezpieczony, bezpieczny, jest to fajna miejscówka. Możecie państwo sobie bezpłatnie skorzystać. O, my tam robimy coś na cołą, poza tym od tego jest Dom Kultury. Nie mamy pieniędzy, damy znać. No, oczywiście skończyło się, jak się skończyło, więc nie skomentuję tego. Ale troszeczkę nas to tak, że tak powiem, zmartwiło. Więc rynek będzie perełką. Gdy będzie w weekend zamierał ruch, który też, jeżeli zrobimy obwodnicę, a nawet teraz da się objechać rynek, tylko trzeba się trochę wysilić, a dlaczego nie? Więc pomysły na koncerty muzyki klasycznej. Współdziałam z najbardziej znanymi nazwiskami w Polsce, jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, czy koncerty fortepianowe. Jestem, dobra, niech to będzie niespodzianka, ale powiem pani, marzy mi się, jest parę utworów takie, które chciałbym, żeby tu wykonać. A będąc w kontakcie chociażby z bardzo dobrze prowadzoną i jedną z nielicznych w Europie uczelni, czyli Akademia Muzyczną w Katowicach. Jeżeli oni by to tu zaśpiewali w takiej formule, która na razie jest tajemnicą, ale na pewno gdzieś się tam znowu wygadam jak zawsze, no to byłoby to fajnie. Poza tym też nie wiem, dlaczego szły takie trendy przez miasto, że tańczono dane tańce, tańczyli piloci, tańczyły miasta, tańczyła cała Afryka. Zapomniałem, może pani kojarzy, taki taniec wspólny, gdzie wychodzono na rynek, kręcono i wrzucano do sieci. Zaraz sobie. U nas tutaj? No właśnie nie było. Aha, u nas właśnie nie było. Wszędzie było, natomiast tutaj nie było. Więc takie te trendy na prostym upowszechnianiu trendów takich danej mody na świecie. No Kęty zawsze były z boku. Jerozolema. No dokładnie wypadło. No, proszę. A u nas znowu Belgijka też była taka. A, no i właśnie tego rodzaju akcje. Szanowni Państwo, mogę dużo mówić, ale nic nie zrobię bez Państwa. Państwo muszą wybrać swoich przedstawicieli, nie na zasadzie, że no, bo on mi coś tam załatwi. Musimy od takiego pojmowania rzeczy odejść. Jesteśmy w trudnej sytuacji finansowej. Powinniśmy się skupić. U mnie zielone światło będą miały organizacje pozarządowe. Przywiozę, zakwateruję na zamku przedstawicieli najlepszych think tanków mi znanych, gdzie będą uczyli NGOsy, jak pozyskiwać pieniądze i jak nie opierać się na budżecie, którego nie ma, a muszą działać. Jeżeli nasze pociechy, które są najważniejsze w każdym mieście, będą mogły realizować swoje pasje, będą bezpieczne, bo czasy, jak Państwo wiecie, są dziwne i coraz mniej bezpieczne, no to w to nam graj. Te dzieciaki bezpiecznie wyprowadzane na zajęcia pozalekcyjne, realizujące swoje pasje. I zaraz mi ktoś powie, tak, nas nie stać. Nie, proszę Państwa. Ten system, który planuję wprowadzić, proszę mi wierzyć i trzymać mnie za słowo, na to będzie stać każdą rodzinę. Choćbym miał wyciągnąć z kieszeni i tego kogoś zapłacić. Tak będzie. Organizacje pozarządowe, realizacje. A kto potem wystąpi na rynku? No oczywiście nasze dzieciaki na początku. Konkursy na rynku? Oczywiście nasze dzieciaki. Więc mógłbym tak długo, ja wiem, że już chyba przeholowałem we wszystkim, ale ja już tak po prostu mam. Jak coś robię, to robię na 100%. Wszyscy mi mówili, nie startuj, bo się nie da, bo jesteś nowy. Szanowni Państwo, zdaję sobie sprawę z mojej sytuacji, że spadłem tutaj z kosmosu. Ale jak podjąłem taką decyzję, jak rodzina podjęła taką decyzję, jesteśmy z rodu rycerskiego, konsekwentni. To, że od 1380 roku dalej istniemy, dalej działamy, chyba o czymś świadczy. To, że przez te lata pewne doświadczenia zostały przejęte i je wykorzystujemy, też o czymś świadczy. To jest prosty przykład.
Szanowna pani dużo wie od swojej mamy, dużo wie od swojej babci, od swojej prababci, a ja wiem od 1380 roku, jak zarządzać zespołem ludzkim, jak go szanować, jak mu pomagać. I to jest bardzo miłe, jak przychodzi starsza pani i mówi, no fajnie, żeście wrócili, bo pana pradziadek, jak było ciężko, to i dał dorąbać sobie drewna w parku, i pożyczył, i dał pole do uprawy. A to wszystko było przemyślane, bo jeżeli dał te pole do uprawy, to wiedzieliśmy, że już zostaną. Jeżeli będą pracowali na swoim, to też pomogą nam. Gmina się dynamicznie rozwiązywała. To tylko zła atmosfera, która w poprzednim ustroju wokół naszej grupy społecznej istniała, że zna się arystokrację tylko ze złego hrabiego Chorwata z Janosika, który był zły. Ale był zły, był skurczybyk, ale no ten dzielny Janosik, czyli my się, ja się też utożsamiałem z Janosikiem, no to tak była postrzegana nasza grupa społeczna. To byli przede wszystkim ludzie kochający ziemię, kochający ludzi. Nie wszyscy, no w każdej grupie społecznej jest różnie, mające doświadczenie, mające możliwości. Nauczyliśmy się trochę od naszych pradziadów, bo ja pamiętam, jak biedny stałem na takiej na szybko przemalowanej, żeby komuniści nie zauważyli, przepięknej barokowej, nie, kredens barokowy to był, i dziadek mnie uczył, że trzeba tak, że czemu schody w zamku tak, a pamiętaj na zimę tak, a pamiętaj, żeby ludzie nie robili tego i tamtego. A mówię, dziadek, ja już chcę w piłkę grać. No i czasami dziadek mnie puszczał, no a teraz żałuję, bo tej wiedzy by było stosunkowo. Więcej, więc to tak znowu pokrótce. Wracając do tych obecnych czasów, chciałabym jeszcze zapytać o taki smaczek. Mówiąc o byłej władzy, co pierwsze panu przychodzi na myśl? Poprzedni ustrój? O byłych burmistrzach? A zabroniłem kampanii negatywnej. Przepraszam. Nie wyłączyłem w ogóle FOPA, jak mogłem nie wyłączyć. Ja wiążę tylko nadzieję z tym, co się stało. Zabroniłem negatywnej kampanii, to się dzieje u mnie w komitecie. Nie analizuję tego, co się stało, bo szkoda mi na to czasu. To jest czas zastany. Według mnie, oprócz tego, co mówi następca, jedna z pań, która jest jedna, pani Iwona, 20-letnia urzędniczka, no też jakoś mnie się to dziwnie wydaje, ale nie oceniam. Powiem tak, nie tracimy czasu na analizę tego, co się stało. To się stało. Nie przypuszczam, być może mieszkańcy mają inne zdanie, że ci panowie chcieli źle. Nie wiem, nie analizowałem tego wszystkiego, co tu się działo przez poprzednie kadencje. Powiem tylko, że jest to dziwne, ponieważ nie widzę tych milionów, które zostały władowane w coś. Na pewno niezgodnie z moją regułą, że jak poświęcam na coś pieniądze, to dobrze, żeby one jeszcze wpływały na to, na to, na to. I tyle. I tą ocenę pozostawiam mieszkańcom. Ja, szanowna pani, nie chcę tracić czasu, bo jak to mówi przysłowie polskie, którego jeszcze na razie nie sparafrazowałem, nie płaczmy nad wylanym mlekiem, to się stało i to, że będę narzekał na szanownego pana poprzedniego burmistrza, to nic nie da. Ja bardziej, jeżeli bym został, to bym mu wpłynął na ambicje i powiedział, panie wojewodo, pomóż pan. Absolutnie nie wytykając niczego, bo wychodzę z założenia, że starał się jak mógł. Państwa, was, proszę państwa, mieszkańców gminy, wy jesteście upoważnieni do oceny jego działań. Ja tego nie będę robił z tych dwóch powodów. Nie chcę na to tracić czas. Pochyliłem się nad aktualnym stanem i chcę pomóc i wiem, że mogę pomóc i wiem, jak pomóc. Natomiast może kiedyś przy wodzie mineralnej czy innej brandy się pośmiejemy, że wybudował fontannę, no a po co? Że nie było dalszego celu. I to był oczywiście przykład teraz wymyślony bez jakiegoś podtekstu. Więc odpowiadając, nie mam zamiaru analizować, nie mam zamiaru się zastanawiać. Zastanawiam się, jaki stan jest aktualny i jak w tym aktualnym stanie zadziałać na 100% moich możliwości, żeby sytuację gminy Kęty poprawić i pchnąć całą gminę na ścieżkę dynamicznego rozwoju.
To jest mój cel. Panie hrabio, jednym zdaniem proszę podsumować, dlaczego to właśnie mieszkańcy gminy Kęty to właśnie pana mają wybrać na burmistrza? No i tu panią zaskoczę. Ktoś mówi, bo chce zostać burmistrzem i tak dalej. Ja, szanowni państwo, postrzegam to inaczej. Chcę zaprezentować państwu wszystkie w miarę możliwości, bo no nie jesteśmy w stanie, chociażby ta rozmowa o tym świadczy, ja nie powiedziałem może o 1/10 tego, co planuję, ale byłoby dla mnie ogromnym zaszczytem, jeżeli państwo by byli przekonani, a nie mówili, no bo on chciał, to na niego zagłosowałem, no niech mu już będzie, tylko byłoby to ogromnym zaszczytem, jeżeli państwo by uznali, że właśnie ja przy pomocy mojej rodziny, przy pomocy wszelkich rozwiązań i możliwości, które no, posiadam, został przez państwa wybrany na urząd prezydenta. Chciałbym, żeby państwo chcieli i podjęli świadomie taką decyzję. Tak, ten człowiek może nam pomóc i dlatego na niego głosuję. I to jest takie być może inne niż moich kontrkandydatów odpowiedź na pani pytania. Panie hrabio, pięknie dziękuję za rozmowę. No to ja dziękuję, że miałem okazję porozmawiać. Być może dużo z tego, co powiedziałem, dotrze do państwa. Myślę, że celem nadrzędnym jest to, że pewnych rzeczy się nie mówi, bo coś się tam reklamuje, ale szanowni państwo, jesteśmy w Andrychowie zaprzyjaźnionym miastem. Jest parę projektów, chociażby odnośnie remontu dróg, myślę, że Andrychów, które mam pomyślane w ten sposób, że muszą się w to włączyć sąsiednie jednostki. Są to rozwiązania wspólne, regionalne. Nie dzielmy się na miasta, miasteczka, gminy. Po prostu spróbujmy coś razem zrobić. Jeden z projektów mający poprawić stan dróg jest projektem, do którego chcę i zaproszę, jeżeli będę miał taką możliwość, właśnie sąsiadujące miejscowości, sąsiadujące gminy. Dlatego kontynuując, żeby nie naruszyć waszych procedur, powiem tak, przyjdźcie państwo na debatę, posłuchajcie, co mają do powiedzenia kontrkandydaci, czy to jest skopiuj wklej, bo jest dużo takich podejrzeń, że zdaje się, że cokolwiek myśmy wymyślili już się znajduje u następnych, czy to jest kopiuj wklej, bo zawsze pytanie w takim czymś jest proste. Okej, masz to w swoim programie, ale teraz pytanie, jak i za co? Więc tu jest pierwsza wpadka, a druga wpadka, wybuduję wam lądowisko do rakiet międzykontynentalnych. Super, jak? I za co? Bardzo dużo jest rzeczy nierealnych. Dostrzegam je u kontrkandydatów, nie powiem u kogo. Sami państwo dostrzeżecie. A jak się o tym przekonać? Na takiej debacie, szanowni państwo, dla nas to było totalne zaskoczenie. Myśmy do końca zwlekali. No kiedy będzie debata? Kiedy ja będę mógł najprostszym językiem, zrozumiałym dla kogoś powiedzieć, zrobię to tak, tak, tak i tak. On mi zada jeszcze takie pytania, no to będzie to, a tu nic się nie dzieje. Mówię, w czyim interesie jest, że mieszkańcy, czyli najważniejsi uczestnicy tego procesu, mogą zadać osobom, które będą decydowały o ich przyszłości, pytania. No stary, jak chcesz zrobić ten most kolejowy? Jak chcesz zrobić to? Policzyłem cię na 500 milionów, a ty przecież nie masz w ogóle pieniędzy w budżecie. No to przynajmniej powiedz. Być może jesteś czarnoksiężnikiem? Chciałbym, żebyś był czarnoksiężnikiem. Machniesz różdżką i jest okej. Dlatego ta debata. Debata w czwartek OSP Kęty o godzinie 18:00. Serdecznie państwa zaproszę. Być może państwu się uda nawet mi, mówiąc kolokwialnie, dowalić, bo zaskoczą mnie państwo jakimiś pytaniami. Natomiast będzie to okazja do uzyskania znacznej wiedzy o tym, co kandydaci proponują i czy są w stanie to wykonać.